Cześć, z tej strony Łukasz. Jak wiecie, już ruszyliśmy z kampanią na Kickstarterze. No i tejże kampanii i tejże platformie chciałbym poświęcić ten odcinek i troszeczkę więcej o tym wszystkim powiedzieć. Przede wszystkim, czym jest Kickstarter? Więc Kickstarter jest platformą crowdfundingową. Jest to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Wikipedia. Tak naprawdę można na to spojrzeć trochę jak na przedsprzedaż, z tym takim haczykiem, że jeżeli nieodpowiednio duża ilość osób weźmie udział w tej przedsprzedaży, to projekt nie zostanie ufundowany, a pieniądze nie zostaną pobrane od tych osób, które chciały naszą grę kupić. Więc teraz tak, sam w sobie Kickstarter to jest taka strona internetowa, przez którą organizuje się zbiórkę pieniędzy. Cała strona wygląda tak, widać na niej nasz trailer, na którym również później troszeczkę opowiadamy o projekcie, taki krótki wstęp. Jest tutaj kwota, którą zebraliśmy, jest tutaj kwota, którą zamierzamy zebrać. Tutaj jest ilość osób, które już wsparły projekt, a tutaj jest licznik dni, które pozostały do końca zbiórki. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego kwota jest w dolarach. Kickstarter jest firmą amerykańską i to jest ich podstawowa waluta obrotu. Jeżeli natomiast klikniecie w znaczek dolara z tymi takimi strzałeczkami, zobaczycie również kwotę w funtach brytyjskich, ponieważ jest to nasza podstawowa waluta zbiórki. Kickstarter nie współpracuje jeszcze z polskimi firmami. Nie oznacza to, że z Polski nie można realizować projektów na Kickstarterze. Większość projektów, które kojarzę, najczęściej realizują to w ten sposób, że dogadują się z firmą w Stanach i za pewną opłatą ta firma organizuje dla nas tę zbiórkę. W naszym przypadku, ponieważ pomieszkuję w Londynie od czasu do czasu, teraz się nie ruszam ze względu na rusa, dużo łatwiej było mi tam założyć firmę i ominąć pośrednika. Więc wracając do samej strony na Kickstarterze. Pod filmem macie taki pasek, na którym jest po pierwsze zakładka kampanii z bardzo szerokim opisem absolutnie wszystkiego, co można o nas się chcieć dowiedzieć. Kawałek obok są najczęściej zadawane pytania. Dalej są update'y, czyli miejsce, w którym regularnie wrzucamy informacje, na czym tak naprawdę stoimy. Dalej jest jeszcze sekcja komentarzy, to peleton zakładek zamyka karta społeczności. Tak po lewej na środku jest cała sekcja z naszą historią. Są tam wszystkie informacje tak naprawdę o projekcie. Cała sekcja o projekcie jest przetłumaczona na język polski, natomiast o nagrodach i wpłatach porozmawiamy sobie za chwilę. Trochę naszej kampanii otwiera sekcja stretch goali, czyli kolejnych progów, które jeżeli osiągniemy, będziemy mogli rozwijać jeszcze bardziej nasz projekt. Pierwszym stretch goalem ponad pieniądze konieczne do sfinansowania gry jest zorganizowanie pełnego, profesjonalnego dubbingu. Your mother would be only an obstacle right now. Zarówno w języku polskim, jak i angielskim, z aktorami głosowymi, studiem, nic po łebkach. Później mamy sekcję, w której mówimy kilka słów o naszym demie, wskazujemy miejsce, w którym jest do pobrania. Jeszcze niżej są rysunki, informacje na temat postaci, które pojawią się u nas w grze. O historii, o lokacjach, o karcianym systemie walki. Dalej mamy sekcję poświęconą muzyce, jak również wszystkie linki do naszych social mediów, informacje na temat naszego zespołu, informacje o rzeczach, którymi się inspirowaliśmy, notkę na temat platform, jak również informacje o tym, w jaki sposób zamierzamy spożytkować budżet, jeżeli kampania się powiedzie. Oraz na końcu krótka notka o naszej przeszłości i naszych planach, jak również analiza wyzwań i ryzyka związanego z prowadzeniem tego typu projektu. Teraz przejdźmy do naszych pledży i rewardów, czyli tak naprawdę wpłat i nagród. Wszystko działa na tej zasadzie, że wpłacacie dowolną ilość pieniędzy, jednak po przekroczeniu pewnego progu wpłaty dostajecie od nas różne nagrody. Jeżeli chodzi ogólnie o nagrody, możemy je podzielić na trzy duże kategorie. Pierwszą kategorią są nagrody cyfrowe, drugą kategorią są nagrody fizyczne, a trzecią kategorią są nagrody związane bezpośrednio z naszą grą. Pierwszy pledge jest taki biały, taki czysty. On się nazywa Back it because you believe in it, czyli wesprzyj to, bo w to wierzysz. Nie daje on absolutnie żadnej nagrody, ale jest dla osób, które stwierdzą, że tak, to jest tak fajne, że tak bardzo chciałbym, żeby oni to robili, że wpłacę i nic nie chcę w zamian. Pierwszym progiem wpłaty z nagrodami jest pledge za 4 funty, czyli 20 zł, za którego to dostaniecie wspaniałą rangę na naszym Discordzie dumnego wspierającego, bo nie ma nic lepszego niż wieczna chwała w internetach. Oprócz tego dostaniesz mailem specjalne, personalne podziękowania, w których będziemy Ci mówić, jak bardzo do końca życia będziemy Ci wdzięczni, że wpłaciłeś, bo to zresztą taka będzie prawda. Do wyższych pledży generalna zasada jest taka w większości przypadków, że wszystko to, co było do tej pory, wchodzi w skład nagrody i dodawane są kolejne elementy. Kolejnym progiem jest 12 funtów, czyli około 60 zł
i jest to koszt naszej gry. Dostaniecie klucz na Steam i będziecie ją mogli pobrać w momencie, kiedy zostanie wydana. Grę oczywiście możecie sprawdzić, grając w nasze demo. Oprócz tego dostaniecie jeszcze paczkę fajności graficznych, czyli wszelkiego rodzaju tapet, grafik produkcyjnych, logotypów, wszystko, co możecie chcieć sobie gdzieś wkleić, wyświetlić, udostępnić, wydrukować, cokolwiek. Dobrym przykładem na to, czym to może być, są nasze materiały z Preskita, które również możecie znaleźć na stronie kampanii. Dalej robi się poważnie, nadal jesteśmy w cyfrowej sferze, ale tym razem już rozmawiamy o 16 funtach. Oprócz wszystkich wcześniej wymienionych nagród, dostaniesz jeszcze osiągnięcie na Steamie. Wypuścimy specjalne DLC, po którego zinkorporowaniu do gry odblokuje Wam się specjalne osiągnięcie wspieracza kickstarterowego. A dodatkowo i chyba przede wszystkim Wasze imię i nazwisko, Wasza ksywa pojawi się w napisach końcowych. Powietrzną chwałę. Dalej mamy 20 funtów, czyli 100. Jest to dla prawdziwych koneserów muzyki. Oprócz wszystkiego, co było do tej pory, dochodzi jeszcze pełna ścieżka dźwiękowa z naszej gry, skomponowana przez Toma Akrofira. Kolejnym pledżem jest pledż za 30 funtów. Jest to nagroda za 150 zł. Jest to odznaka mecenasa sztuki. Oprócz wszystkiego, co do tej pory, to jeszcze mamy tam dodatkowo cyfrową wersję artbooka, jak również dostęp do specjalnego kanału na Discordzie, na którym od tej nagrody w górę będziemy bardzo często konsultować się i komunikować z naszym community i dawać dużo więcej update'ów, dużo o więcej rzeczy będziemy Was pytać, będziemy Wam podrzucać różne rzeczy, nad którymi aktualnie pracujemy. Dalej przechodzimy do sekcji nagród fizycznych i tutaj są tylko dwie kategorie. Pierwszym progiem jest próg 40 funtów, czyli 200 zł. I oprócz już standardowo wszystkiego, co było do tej pory, dostajecie również naszą koszulkę, które będą ograniczone w liczbie 300 na cały świat. Drugą nagrodą z elementami fizycznymi jest nagroda za 400 zł i zawierać będzie ona w sobie wydrukowany, bardzo ładnie oprawiony w twardej oprawie artbook. A w środku tego artbooka, oprócz ilustracji, rysunków koncepcyjnych, grafik związanych z projektem, elementów pogłębiających świat, będzie również krótki komiks, dodający historii przedstawionej w grze dodatkowego smaku. W dalszej części przechodzimy do nagród już naprawdę poważnych i bardzo mocno limitowanych, ponieważ będą one dotyczyły bezpośredniego Twojego udziału lub wystąpienia w naszej grze. Więc pierwszym takim progiem jest próg za 160 funtów, czyli 800 zł. Wyjątkowość tego progu polega na tym, że Ty znajdziesz się w grze komputerowej. Na podstawie zdjęć, które nam podeślesz, zostanie wykonany Twój cyfrowy portret w stylistyce naszej gry. I po pierwsze wydrukowany i dołączony do artbooka, a oprócz tego pojawi się w grze. Jest na razie kilka pomysłów, w jaki sposób wstawić te postacie. Tam różne są ciekawe rzeczy. Jest pomysł, żeby przedstawić Cię na obrazie, jakimś na ścianie, który wisi w zamku. Albo możesz pojawić się jako postać na przyjęciu syndykatu w naszej grze w trakcie faktycznej fabuły. I takich nagród przewidzieliśmy jedynie 10. Kolejnym progiem jest ten z możliwością stworzenia z nami postaci. Tu już kolejne pledże zaczynają się robić takie naprawdę bardzo poważne. Możliwość stworzenia z nami postaci będą miały jedynie 3 osoby. Współpraca będzie polegała na tym, że będziemy musieli umówić się odpowiednią ilość razy i żebyśmy rozmawiali ze sobą na temat postaci. Wspólnie doszli do tego, w jaki sposób chcemy poprowadzić konkretną postać, tak? Co jej dać, jak sprawić, żeby była ciekawa, jaki wątek jej przypisać. To są rzeczy, które wymagają ścisłej współpracy w dużej mierze ze mną, więc będziemy musieli po prostu się umawiać i rozmawiać na temat postaci, którą sobie wymyślisz. Od tej wpłaty wzwyż dostajesz tak naprawdę kreatywny wkład w aspekt tworzenia naszej gry, czyli w coś, co tak naprawdę jest dla nas kluczową wartością w tym projekcie. Kolejne progi działają na podobnej zasadzie. Można zaprojektować z nami kartę do gry. Można zaprojektować z nami lokację całą. Jak również i zaprojektować całe zadanie. Ale te nagrody są tylko po jednej już. I o tych nagrodach, które są bezpośrednio związane z naszą grą, będziemy nagrywać jeszcze kolejne materiały, w których będziemy bardziej szczegółowo opowiadać, na czym polegałby ten proces. O nie wiem, jak dawno mi zgasło. Już się świeci. Do tej pory był jeszcze tak zwany Early Bird, czyli tańsza wersja podstawowej 12-funtowej nagrody z grą po niższej cenie. I ten próg niestety już się skończył. Trwał przez pierwsze 40 godzin, jeżeli się nie mylę. No ale doszliśmy do wniosku, że skoro tak naprawdę spóźniliśmy się z demem, to może i Wam damy trochę więcej czasu. Dlatego jeszcze dodatkowo 100 early birdów jest do wyciągnięcia wcześniej, jeżeli ktoś chce kupić grę. No bo to tak naprawdę tylko 4 dyszki będą w złotówkach i tyle. Sam proces płacenia wygląda w sposób następujący. Wybieramy sobie nagrodę, którą jesteśmy zainteresowani. Wpisujemy
kwotę, którą chcemy wpłacić. Jeżeli nagroda zawiera w sobie coś fizycznego, trzeba wtedy wybrać sobie kraj czy region dostawy, ponieważ doliczone będą jeszcze do tego koszty wysyłki, a następnie po kliknięciu przycisku Continue zostaniemy przeniesieni do formularza, w którym trzeba będzie podać dane swojej karty. Ale to działa tak, że pieniądze nie zostaną zabrane z Waszego konta, dopóki projekt nie zostanie ufundowany. Dopiero wtedy, kiedy wszyscy będziemy mieli pewność, że ta gra powstanie, wtedy te pieniądze zostaną pobrane dopiero z Waszego konta. Dochodziły do nas słuchy, że nie każdy może wpłacić pieniądze przez Kickstartera, dlatego zastanawiamy się jeszcze nad jakąś dodatkową formą, możliwością dokonania wpłaty. Jeżeli faktycznie chcielibyście wpłacić pieniądze, a Kickstarter stanowi jakąś przeszkodę, to dajcie znać w komentarzach, to zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Tymczasem to by było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, po prostu będziemy na nie odpowiadać. Piszcie do nas, piszcie na naszym Discordzie do nas. Tak naprawdę w jakikolwiek sposób chcecie się z nami skontaktować, to jesteśmy teraz dostępni. No i to tak naprawdę tyle. Pa, pa.